podsumować konferencję i podziękować wszystkim Państwa i wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy. Ponieważ nie chcemy Państwa tutaj z powrotem zganiać do tej sali po warsztatach, więc postanowiliśmy, że będzie łatwiej, jeżeli to podsumowanie powiemy teraz, a potem po warsztatach będą mieli Państwo spokojnie chwilkę na to, żeby odsapnąć i przyjść prosto na bankiet i po prostu się zrelaksować. Byli Państwo świadkami, byli Państwo uczestnikami, mam wrażenie, kilku ciekawych eventów. Były i sesje wykładowe, i bardzo ciekawe panele. I bardzo wiele czasu w czasie paneli dyskusyjnych było poświęcone, i nie tylko paneli, także sesji wykładowych, temu, że nasze społeczeństwo bardzo się zmienia. Zmienia się i jest coraz bardziej zinformatyzowane, a co za tym idzie, nastaje po rewolucji przemysłowej, nastaje tak naprawdę rewolucja informacyjna. I jednym z poważnych zagrożeń, z którym będziemy się musieli zmierzyć w najbliższych latach, jest taki szum informacyjny, który nas otacza. Czyli nadmiar informacji, który wbrew pozorom wcale nie prowadzi do tego, że łatwiej nam będzie wykorzystać wiedzę, która została nagromadzona. Wręcz przeciwnie, nadmiar informacji może doprowadzić do tego, czy duża ilość informacji może doprowadzić do tego, że ta wiedza będzie trudniejsza do wykorzystania, bo trudniej będzie ją znaleźć w natłoku innych, być może mniej potrzebnych, bezużytecznych albo nieprawdziwych informacji. Bardzo wiele jak gdyby miejsca poświęcone było tej tematyce w czasie pierwszego naszego panelu dyskusyjnego. Wielokrotnie też pojawiło się zagadnienie, jak zarządzać informacją, którą udaje nam się zgromadzić w naszych bazach danych, w naszych, mówię ogólnie, naszych ludzkich, na naszych bazach ludzkości, ale tak bazach danych, które gromadzą chociażby przeglądarki komputerowe, tak, czy firmy, które się zajmują prowadzeniem takich przeglądarek. Kto ma prawo do tej własności, do tej informacji, informacji często dosyć istotnych na nasz temat, jak chronić naszą prywatność w tak silnie zinformatyzowanym społeczeństwie. Drugim takim istotnym nurtem dyskusji było, jak stworzyć jak najlepszy klimat dla innowacji. I tutaj tak naprawdę padały trzy główne punkty. Bardzo często naprawdę pojawiał się problem braku zaufania i to braku zaufania zarówno między naukowcami, jak i między naukowcami i biznesmenami, jak i braku zaufania do instytucji rządowych czy nadzorujących. Pojawiło się też kilka pomysłów na to, jak to można naprawić między innymi, czy może w jaki sposób może to zaufanie zbudować. Pojawiły się pomysły, które niedługo być może zostaną wprowadzone w życie, przemysłowego doktoratu, który by pomagał ludziom z akademii, z uczelni przejść łatwiej do przemysłu. Pojawiły się propozycje, by wprowadzić, zwłaszcza na kierunki silnie wstawione na nauki stosowane, wykładowców o doświadczeniu biznesowym, pomysły wsparcia pierwszych kontaktów między naukowcami a biznesmenami, a przemysłem, na przykład przez samorządy, by w pewien sposób ułatwić tą taką najtrudniejszą, najpełną kłopotów fazę. Pojawił się też problem z lękiem przed ryzykiem. To bardzo wiele osób podkreślało, że to jest kolejna ważna przeszkoda w rozwoju innowacji na polskim rynku, że zarówno przemysł nie jest przygotowany na ryzyko, czyli nie jest przygotowany na to, by na przykład współpracować z naukowcem, któremu może nie wyjść i dla niego to może nie jest problem, ale dla inwestora to już może być problem i może tańszym rozwiązaniem i łatwiejszym, mniej ryzykownym jest zakupienie gotowej technologii od kogoś, kto już ją posiada. Być może technologia będzie gorsza, ale przynajmniej bezpieczna. Ale także ryzyko. Sądzę, że ryzyka boją się na przykład uczelnie, tak? Boją się ryzyka związanego z tym, że ktoś może ich oskarżyć o to, że nawiązując współpracę z przemysłem, z biznesem, nie dopilnowały wszystkich zasad, które nakłada na nie prawodawstwo, tak? Że być może zbyt tanio sprzedały licencję na jakąś technologię, którą została w murach tej uczelni odkryta, czy niewłaściwie została spisana umowa z inwestorem. Rozwiązaniem tego problemu może być oczywiście stworzenie takich warunków współpracy, kiedy to nagroda za podjęcie ryzyka
przewyższałaby znacząco karę za ewentualną pomyłkę czy porażkę. I trzecim punktem, który wiele osób podkreślało, że jest istotny, może kluczowy dla właśnie rozwoju innowacji, jest mobilność. Mobilność po pierwsze po to, by, jak wszyscy wiemy, podróże kształcą, prawda, żeby jeździć w inne miejsca i zobaczyć, jak inni przeprowadzają proces komercjalizacji, jak inni wprowadzają innowacje, ale także, by skonfrontować swoje wyniki badań i swoje pomysły z tym, co się dzieje na świecie. Czyli żeby nie wyważać otwartych drzwi, bo być może nam się wydaje, że robimy coś epokowego i przełomowego, a gdzieś na świecie ktoś już to zrobił. I w związku z czym warto wiedzieć o tym wcześniej niż później. Nasi wykładowcy i paneliści udzielili też, czy też może tak spróbowali, jak gdyby podkreślić kilka takich dobrych rad dla wszystkich osób, które myślą o rozpoczęciu startupów, rozpoczęciu pracy, założeniu na przykład własnej firmy. I tak naprawdę mi się bardzo podobało to, co powiedział dzisiejszy nasz wykładowca, pan Michał Lach, że taką krótką maksymą, która powinna, taką krótką myślą, która powinna przyświecać każdej osobie, która myśli o podjęciu, założeniu startupu, jest reguła 2K, tak? Czyli koncentracja i konsekwencja. Rozumiana jako pewna wiara w sukces i taka determinacja, że możemy go osiągnąć. Ponadto wielokrotnie było podkreślane to, że jeżeli chcemy skomercjalizować jakiś swój pomysł, to warto go już od początku, czyli od fazy pomysłu, konfrontować z realnymi potrzebami klienta i przemysłu, a nie tylko z naszymi wyobrażeniami na temat tego, jakie są te potrzeby. Również podkreślane było to, że naukowcy, biznesmeni zawsze będą mieli inne priorytety. I to jest normalne i to jest dobre. Dlatego nie ma sensu zmuszać na wszystkich naukowców, żeby byli biznesmenami. Natomiast być może warto nakłonić część z osób, które w tej chwili nie wiedzą, czy do końca nie mają jakby sprecyzowanych pomysłów na życie. Być może zastanawiają się, czy zostać w akademii, czy z niej odejść. Zastanawiają się nad różnymi opcjami, że być może pozostanie na uczelni może bezpieczniejsze, ale wcale nie jest lepszym rozwiązaniem. I być może dla nich dobrą opcją będzie właśnie przejście do przemysłu, gdzie, jak dzisiejsi paneliści nam przypomnieli, tak naprawdę powinna być prowadzona większość badań, zwłaszcza tych stosowanych, czy założenie własnych startupów. Mam nadzieję, że dyskusje na ten temat będą kontynuowane w czasie przerwy kawowej, na którą zaraz Państwa zaprosimy, a także podczas bankietu, na który zapraszamy Państwa o godzinie 7. Mam nadzieję, że pogoda nam nie przeszkodzi. Teraz tylko chciałam dosłownie w dwóch słowach podziękować wszystkim Państwu, uczestnikom, wykładowcom, panelistom tej konferencji, a także bardzo gorąco chciałam podziękować organizatorom, członkom Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Programowego. I tutaj zwłaszcza bardzo gorąco chciałam podziękować dwóm osobom, bez których naprawdę tej konferencji, tej edycji by nie było, ponieważ one poniosły ogromny ciężar organizacyjny. Pani Annie Bielec, przewodniczącej Komitetu Programowego, przepraszam, organizacyjnego oraz pani Alicji Kliber, której niestety nie ma na sali. Jest! Pani Alicji Kliber, która reprezentowała EIT+, i naprawdę te dwie osoby spowodowały, że ta konferencja była tak fajnym wydarzeniem, jakie, mam nadzieję, jakim była. Chciałam też podziękować wszystkim instytucjom, które wspierały naszą konferencję, partnerom strategicznym, czyli Polskiej Akademii Nauk, FNP, czyli Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej i oczywiście EIT+, które nas tak świetnie gościło przez te parę dni, a także partnerom akademickim, naukowym, czyli Instytutowi Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytetowi Warszawskiemu, Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki PAN, Poznańskiemu Konsorcjum RNA, Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytutowi Chemii Fizycznej PAN i Politechnice Gdańskiej. Bardzo dziękujemy za wsparcie. I jeszcze raz powtarzam prośbę, którą też dzisiaj usłyszeliśmy w czasie panelu dyskusyjnego. Prosimy o kontynuowanie networkingu. Jeżeli wiedzą Państwo o jakimś wydarzeniu, które mogłoby być ciekawe dla uczestników tego spotkania, dajcie nam znać, my tę informację przekażemy. Albo piszcie sami do swoich znajomych,
może wymieniliście się kontaktami. Jestem pewna, że w ten sposób możemy zintensyfikować współpracę, której nigdy dość. Dziękuję bardzo i teraz oddaję głos przedstawicielkom EIT+, pani wiceprezes zarządu EIT+, Katarzynie Dorwale. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam po raz ponowny. Ania tak pięknie podsumowała, że właściwie już zabrała mi wszystko to, co miałam powiedzieć, to, co miałam spisane na karteczce, więc nie będę się powtarzać. Generalnie jest tak, stanęłam tutaj przed Państwem, żeby przede wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować jako gospodarz tego miejsca. I w pierwszej kolejności chciałabym podziękować osobie, panu profesorowi Januszowi Bujnickiemu, który tak naprawdę był ojcem idei zorganizowania PSN-u na kampusie Pracze. Bardzo Janusz dziękuję, bardzo, bardzo, naprawdę, bo od tego się wszystko zaczęło. Dzięki temu dr Anna Ajduk, która właśnie przed chwilą występowała przed Państwem, prezes Klubu Stypendystów Fundacji Nauki Polskiej oraz profesor Monika Kaczmarek, która jest zastępcą przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych, wprowadziły pomysł w życie, za który bardzo im dziękuję. Taki pomysł, żeby kolejna edycja PSN-u była z wykorzystaniem potencjału Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Dziękuję bardzo oczywiście organizatorom za zaufanie i przyjęcie nas do grona osób, organizacji, dzięki którym mogliście Państwo przybyć tutaj na kampus Pracze. Dziękuję członkom Komitetu Programowego, dzięki którym wysłuchaliśmy bardzo wiele osobowości nauki, ale również biznesu i to było dla nas bardzo ważne. Dziękuję członkom Komitetu Organizacyjnego, dzięki którym ta konferencja przybrała realny kształt. Ale również dziękuję bardzo firmom, które przyjęły nasze zaproszenie do strefy łowców głupstw. To było dla nas bardzo ważne, dzięki którym mogliście się Państwo zetknąć i mogliście otrzymać albo uzyskać oferty pracy, współpracy z tymi firmami. Na końcu bardzo serdecznie, ponieważ już były podziękowania dla osób, takich głównych organizatorów, chciałabym, żebyście Państwo podziękowali wszystkim osobom, nie tylko tym dwóm osobom, ponieważ organizacja takiej konferencji jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczno-organizacyjne. Wobec tego bardzo bym prosiła o ogromne brawa dla wszystkich osób, które przez te 3 dni były tutaj z Państwem, pilnowały, żeby wszystko przebiegało tak, jak potrzeba, żebyście Państwo wyjechali stąd uśmiechnięci i zadowoleni. Także bardzo proszę o ogromne brawa dla wszystkich tych osób. Ale przede wszystkim dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu, że przybyliście Państwo do EIT. Mam nadzieję, że pozytywna energia tego miejsca i pozytywna energia przede wszystkim Państwa spowoduje, że wrócicie tu Państwo z relacjami i wrócicie tu Państwo zapraszając nas do współpracy i my Państwa bardzo chętnie, bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy i bycia przyjacielem EIT+. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.